Parsza 48, Parsza Shofetim, sędziowie, powtórzonego prawa, 16 rozdział, 18 werset po 21, 9 werset. Te miasta ucieczki, już to się spotkaliśmy z tym określeniem i z tym rozporządzeniem, natomiast chciałem się spytać lub porozmawiać na ten temat, dlaczego te miasta ucieczki, jaka jest podstawa prawna, że Bóg ustanawia, czym się kieruje Bóg, ustanawiając te miasta ucieczki, o tak. No bo tu jest niewinna krew, tak, bo to jest w tym znaczeniu, że nie, to jest ten powtórzonego prawa 19.5, może przeczytam, żebyśmy wiedzieli. Pójdzie więc na przykład z bliźnim do lasu, ściąć drzewo i zamierzy się siekierą, aby ściąć drzewo, żelazo jednak wyskoczy z toporzyska i ugodzi bliźniego, który umrze. Czyli wypadek, można by to dzisiejszym słownictwem powiedzieć. Wówczas ten zabójca będzie mógł zbiec do jednego z tych miast i zachowa swe życie. W przeciwnym wypadku msiciel krwi, ścigając tego zabójcę w zapale swego gniewu, mógłby go dopaść, gdyby droga była zbyt daleka, i zadać mu cios śmiertelny. Czyli te miasta miały ucieczki być tak rozmieszczone, że mógł ten człowiek, który nieumyślnie kogoś uśmiercił, szybko zbiec do tego miasta. Chociaż na karę śmierci nie zasłużył, gdyż nie żywił przedtem nienawiści do swojego brata, bliźniego. To jest ten przypadek, tak? Tego wypadku, tej nieumyślnej śmierci, która była. Ale dlaczego? Jaka jest podstawa, że Bóg ustanawia te miasta ucieczki? Bo to nie był zamierzony grzech. No tak, ale ja chcę sięgnąć głębiej, bo wiemy o tym, że to był niezamierzony grzech, ale czym Bóg się kierował jeszcze dokładniej, ustanawiając takie coś, żeby te miasta były, bo inaczej jakby ich nie było, mściciel krwi miałby prawo, mimo że to, zobaczmy, mimo że to był wypadek, jak to dzisiaj nazywamy, nieumyślna śmierć, to mściciel krwi, czyli krewny jego, może go uśmiercić. I nie ma w tym nic zdrożnego. No właśnie, i to jest ta podstawa prawna, dlaczego Bóg ustanawia te miasta. Gdzie mamy o tym mowę? Pierwszy raz? Tak, a dokładniej? Tak. I powtórzoną mamy dokładniej jeszcze. Bo tu jest sporo krwi w ogóle jako takiej. To sobie zobaczmy rodzaju 9 rozdział. Od 3 wierszu czytamy tak. Wszystko, co się porusza i żyje, ma wam służyć za pokarm, podobnie jak i rośliny zielone, wszystko to daję wam. Nie wolno wam tylko spożywać mięsa z jego życiem, to jest z jego krwią. Także i waszej krwi, to jest waszego życia, będę się dopominał od każdego zwierzęcia, od każdego człowieka. Upomnę się o życie człowieka u jego bliźniego. Ktokolwiek przeleje krew ludzką, jego własna krew ma być przelana przez ludzi, gdyż Bóg uczynił człowieka na swój obraz. To jest podstawa. Bóg zgodnie z tym, co powiedział, ustanawia pewną furtkę, pewne rozwiązanie, czyli te miasta ucieczki. Dlatego ten mściciel krwi miał prawo przelać tą krew nawet w takiej sytuacji
nie zbrodniczej, tylko wypadku. Tu, jak czytałem to, może jeszcze podkreślę, że masz nie wolno wam spożywać mięsa z jego życiem, to jest z jego krwią. Tu krew jest przyrównana do życia danej jednostki, danej czy zwierzęcia, czy człowieka. No, my wiemy, że dzisiaj jest krew życiodajna i mamy tę informację jakby od strony technicznej. Natomiast tutaj Bóg używa sformułowania, można powiedzieć alegorycznego, że w pewnym sensie krew jest też życiem, bo później będę chciał się do tego też odnieść, jakie rzeczy się dzieją z tą krwią. Czyli to miasta ucieczki, podstawą jest krew za krew. Nieważne w jakim znaczeniu, to jest ogólna informacja, czyli ta, która została dana wcześniej. Natomiast tutaj mamy, Bóg jakby ją rozwiązuje w tym znaczeniu, że do miasta ucieczki miał uciec, ale to sama ucieczka go nie uwalniała, bo to tu jest skrót myślowy. Tam wiemy, że musiał się udać do starszych tego miasta, wyjaśnić sprawę. Ci starsi tego miasta mieli rozsądzić, czy faktycznie tak miało miejsce. Bo jeżeli nie, to mogli go wydać mścicielowi krwi. Tu jest pewien skrót myślowy, że miasto ucieczki, bo tu chodzi o ten... Tu jest zwrócona uwaga na tą odległość, że ma te miasta być tak rozmieszczone, żeby mógł każdy bez problemu do takiego miasta się udać. No i jak ten teren miał się rozszerzyć, to miały być dodatkowe takie miasta uczynione. Wyznaczone, tak można powiedzieć, bo to nie jest jako konstrukcja tego miasta na nowo, tylko wyznaczone takie miasta jako miasta ucieczki. Wszyscy je znali i wiedzieli. Co tu możemy jeszcze z tej parszy nowego uzyskać w naszym czasie? Też mamy czas święta Przaśników, szabat w święcie Przaśników. Czyli coś prześnego, czystego, co pierwszy raz może do nas widzimy w tym tekście. No tutaj te już 18:10 dalej mało zauważane dzisiaj kwestie związane z wróżbiastwem, zamawianiem, zapinaniem, magią, cokolwiek by to znaczyło, trzeba to utożsamić sobie ze współczesnymi czynnościami. Tutaj nie bardzo wiadomo do końca, co to jest, zapinanie, zamawianie, ale to może też być jakaś szkoda dla kogoś, zamawianie szkody, jakiegoś nieszczęścia dla kogoś, kogo nie lubimy. Przekleństwo. Tak, te słowniki, bo ja patrzyłem akurat to słowo zaklinanie, gdzieś miałem nawet link do tego. Może przeczytajmy ten fragment, bo mamy nagranie i przedtem czytaliśmy ten tekst, ale na nagraniu nie ma tych tekstów. Trudno, mówimy adres, ale no, może powiemy, przeczytamy. Niech się u ciebie nie znajdzie nikt, czyli tak, powtórzonego prawa 18, 10 i 11. Może i 12 też. Niech się u ciebie nie znajdzie nikt, kto by przeprowadza przez ogień swego syna albo córkę, uprawiałby wróżbiarstwo, zamawianie, czyli to przekład poznański, zamawianie, zaklinanie, czy też magię, lub kto odwoływałby się do czarów, kto zwracałby się z pytaniem do duchów, do jasnowidzów, ani też kto poszukiwałby rady u umarłych. Każdy bowiem, kto tak postępuje, budzi wstręt u Jahwe i dla tych właśnie wstrętnych rzeczy Twój Bóg Jahwe wyrzuca
te ludy przed tobą z dziedzictwa. Czyli to, co mieliśmy powiedziane gdzie indziej, że masz nie czynić jak te ludy w kraju, do którego zdążasz. Ich obyczajów masz nie przestrzegać. Jak, czy dzisiaj, bo to jakby ten zwrot odnosimy do dawnych czasów, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna albo córkę. Jak to dzisiaj współcześnie może wyglądać? Przeprowadzanie przez ogień swego syna albo córkę. No bo tu chodzi o składanie w darze ofiarnym niemowląt głównie, czy tam dzieci do jakiegoś wieku, małych, przeprowadzanie przez ogień syna lub córkę na ołtarzu jako całopalenie. Jak może dzisiaj to wyglądać? Znamy takiego boga wojny, na przykład? Na przykład Marsa. Czy szkoląc syna lub córkę na żołnierza, żołnierkę, w pewnym sensie nie prowadzimy tego syna albo córkę na ołtarz tego Boga? Zastanówmy się nad tym. No, a ktoś powie, no ale trzeba kraju swojego bronić. No tak. Ale Bóg powiedział, jeżeli będziecie słuchać mojego głosu, to nic wam się nie stanie. No tak. Siłą nawet państwo bierze synów i córki. Siłą, bo pod karą jakąś więzienia 5 lat czy coś takiego. Jak potrzebne jest tak zwane mięso armatnie, to po prostu jest pobór. I z reguły jest to pobór takich młodych ludzi. W pewnym okresie, jak może się spotkaliście, jak był już oblegany Berlin przez wojska nie niemieckie, tak to ujmę, to do obrony kogo wzięto? Młodych. Hitlerjugend, tam 12-latkowie, z tego co pamiętam, bronili też Berlina. Ideologicznie byli wychowani najpierw, a później za, jak to mówili, za Führera, tak, muszą bronić swoich tam ideologii. To jest czysty przypadek, jak to składają w ofierze swoich synów i córki. No tam w tym wypadku synów. Bo oczywiście młodzi ludzie giną, jak jest jakaś inwazja i się bronią w jakimś mieście czy coś, to giną wszyscy. Bez znaczenia kto, czy młody, czy stary. Ale mówię o takich typowo poświęceń synów i córkach w jakiejś ideologii, bo to oni składani Molochowi, tak jak czytamy, na jego ołtarzu, no to była jakaś ideologia, jakieś wierzenie, że coś działają tym. Zobaczmy na funkcję tego wszystkiego, że tym zabiegiem coś działają, coś wymuszą na tym Bogu, że to im pomoże. No i tutaj to, ten przykład Hitlerjugend też jest, że ideologicznie mieli pomóc, że coś działają, że coś uzyskają w ten sposób. Podobny mechanizm jest.
Do tych zaklinaczy i magii to też się będę chciał w drugiej części odnieść, bo jest pewne określenie, które jest na magię tłumaczone, na czary. Ciekawe. Ale to w drugiej części. Co tutaj jeszcze? Byśmy w tym. Znaleźli ciekawego. Zbudzę ci proroka spośród braci podobnego tobie. No tak, wszyscy to interpretują jako, bo tutaj Jehoszua, Jozue, tak, jest tym następnym prorokiem po Mojżeszu. Inni prorocy. Ale już Jeszua ben Dawid już, no, już niektórym nie przechodzi przez gardło, że jest prorokiem. On był prorokiem. Bo też trzeba znać definicję słowa prorok. Prorok to nie tylko ten, który przepowiada coś, co się wydarzy, chociaż Jeszua też przepowiedział, tak, zburzenie Jerozolimy, nie Jerozolimy, tylko świątyni. No i rozumiemy też w pewnym sensie. Mateusza 24 rozdział zaczyna się od tego pytania, jaki będzie znak zburzenia świątyni. W zasadzie cały 24 rozdział mówi, jaki to jest znak zburzenia świątyni. Ale też prorok to jest ta osoba, na przykład Mojżesz był prorokiem nazwany, Abraham. Prorokiem może być nazwana osoba, która mówi w ogóle o Stwórcy, kim on jest, co zamierza i tak dalej. Tydzień temu mówiłem o tych prorokach, bo tydzień temu mieliśmy o proroku, który coś mówi, coś potajemnie, w zakulisach coś mówi, ale to się nie sprawdza. Przepraszam, to się sprawdza, bo to, tutaj mamy przypadek w 18 rozdziale, że się nie sprawdza, tam jest przypadek, że się sprawdza. Czyli coś mówi, coś prorokuje, coś opowiada, coś mówi, że się dzieje, że się stanie i tak się dzieje. Natomiast przy okazji mówi, że to ten i ten Bóg to spowodował. Taki Bóg dualistyczny, wcielony na przykład. Taki Bóg, podam wam przykład takiego Boga. Też jest to ciekawe, bo on się nazywa Amon-Ra. Nie Amon-Ra. Amenhotep. Amenhotep, który ogłosił się, że jest wcielonym Bogiem na ziemi i jego wcielenie to jest właśnie Amon-Ra, jego ojca. Zobaczcie sobie Wikipedia, tam Polska nawet o tym mówi. Amenhotep, przez samo H, trzeci. Też zaznaczam Amenhotep, bo dzisiaj jest dużo wątpliwości ze słowem samym Amen, czy fonetycznie to tak ono powinno brzmieć, bo ono ma konotacje staroegipskie. Trochę w sensie pogańskim. Po polsku niech tak się stanie. I tutaj też chciałbym nawiązać do tych proroków, czyli do proroków w sensie słowniki, bo słowniki jacyś ludzie piszą. Słowniki biblijne jacyś ludzie piszą i można w kategorii proroków ich wziąć. Że ci prorocy
przekręcają znaczenie, dodają do podstawowych znaczeń kolejne znaczenia i przykładowo do słowa, już użyję tego słowa amen, dodają jako, że podstawowe jest niech tak się stanie, ale dodają, że to jest potwierdzenie, że to słowo też znaczy potwierdzenie, a to słowo nie znaczy potwierdzenie, że się zgadzam. Bo niech tak się stanie jest formą pewną rozkazującą, nie stwierdzającą, rozkazującą, niech tak się stanie. I to słowo jest zdefiniowane w Biblii. Mieliśmy kiedyś na tym, rozpracowywaliśmy modlitwę i kiedy powinno się mówić to słowo, niech tak się stanie, w jakich modlitwach, przy jakich modlitwach, w jakich formach modlitw, że nie we wszystkich modlitwach to słowo występuje, bo jeżeli jest prośba, to nie możemy Bogu rozkazywać. I Jeszua nie użył nigdy tego słowa. Użył amen, amen, czyli niech, zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam, tłumaczone na polski język, jako tak, tak, tak musi być, tak jest, zapewniam was, ale to na początku. Zdania, wypowiedzi. Natomiast na końcu nigdy nie przybierało formy niech, tak, zapewniam lub zgadzam się. W ogóle dziwne jest, że to słowo amen stało się przecinkiem w wielu wypowiedziach. Już czasami jest tak ten przecinek wstawiany wszędzie, że jest, staje się nonsensem. Ale to wynika też właśnie z tego, że słowniki pozmieniały, dodały różne znaczenia tego słowa. Dodały. Bo jeżeli czytamy w Bibliach, gdzie jest to w przekładach Biblii, że gdzie jest to użyte na końcu, to rozumiemy, zaczynamy rozumieć znaczenie tego słowa. Funkcję jego. I to już nie może być przerywnik. To jest konkretne zdanie, które wypowiadane jest w konkretnych sytuacjach. To tak nawiasem mówiąc o zdaniach, bo o tych słownikach jeszcze też wspomnę, jak jest w kategoriach słownikach, w kategoriach fałszywy prorok, który coś mówi i przekręca znaczenia, które od wieków są podane i później ludzie to powtarzają i myślą, że jest wszystko w porządku. Prowadzi to często do różnych form bałwochwalczych, że człowiek staje się Bogiem i tego nie widzi, bo staje się w wypowiedziach źródłem sprawczym. Mamy czas, tak jak powiedziałem, Omeru, Szawłot. Oczywiście no, nie ma tutaj w tej parszy bezpośredniego związku. Chyba, że to, że przestrzegaj wszystkich praw. Bo chciałem dzisiaj powiedzieć o pewnej rzeczy. Może inaczej. To o tym Szawłot to powiemy w drugiej części.
kontynuując tą myśl fałszywych proroków, czyli słowniki różnego rodzaju biblijne, gdzie wprowadzają dodatkowe znaczenia słów, zmieniając ich funkcje. I później to jest powtarzane takim wielokrotnie podkreślanym przeze mnie słowem jest błogosławiony, gdzie ono ma konkretne znaczenie i logiczny wniosek, gdzie ono jest używane, jest, że to nie jest szczęśliwy, to nie jest radość, zadowolenie i tak dalej, chociaż tłumacze próbują wcisnąć właśnie w tych słownikach, próbują wcisnąć, że to jest taki stan błogosławiony, czyli zadowolenie, szczęśliwość, taka błogość i tak dalej. Nie, błogosławione się wiąże konkretnie z działaniem Bożym na ludziach, którzy go słuchają. I przeciwieństwo, czyli przekleństwo, na, czyli źródłem jest Bóg i ci, którzy go nie słuchają. To jest prosta definicja, łatwa do zrozumienia. Wszystkie inne rzeczy to są dodatkami przez różne leksykony i później przez różnych tłumaczy Biblii wstawiane jako znaczenie danego słowa. Powtarzają brednie, tak bym to ujął dosyć drastycznie, i wprowadzają ludzi w błąd. Ja dzisiaj chciałem się zająć taką sprawą, innym słowem. To jest greckie G5331, co no po grecku brzmi farmakeia. Jak ono jest tłumaczone, jak ono jest oddane w Bibliach? Bo samo brzmienie w polskim języku już nam się kojarzy, z czym to się wiąże. Natomiast zobaczymy, jak to wygląda. Bo właśnie to, co czytaliśmy, powtórzonego prawa, 18 rozdział, powtórzymy jeszcze raz, 10, 11 werset. Niech u ciebie nie znajdzie się nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swojego syna lub córkę, kto uprawiałby wróżbiarstwo, zamawianie, zaklinanie czy też magię, lub kto odwoływałby się do czarów, kto zwracałby się z pytań do duchów, do jasnowidzów, ani też kto szukałby rady u umarłych. W połączeniu z fałszywym prorokiem, czyli tak jak powiedziałem wcześniej, próbują różni tłumacze, którzy się bazują na różnych słownikach, do tych słowników wprowadzane są dodatkowe określenia. Jakby uwspółcześnione, ale one nie mają nic wspólnego z sensem, który czytamy w Biblii z wypowiedziami Najwyższego. Sam słownik Stronga tłumaczy to słowo farmakeia jako używanie narkotyków, mikstur i zaklęć. Może też znaczyć jako zatrucie. Powiązane to słowo może być z okultyzmem, czarami, czyli ta farmakeia z okultyzmem, czarami, czyli powiązane różne farmaceutyczne substancje, tak bym to powiedział, ale to mogą być różne, mogą być to ziołowe, tak? Czy sztuczne, jak dzisiaj mamy narkotyki w laboratoriach wyhodowane, wytworzone. Też farmakeia może być rozumiana jako lekarstwo lub
powtórzono, lekarstwo, lekarstwo, lekarstwo. Samo słowa, w ogóle farmacja, bo mamy to współcześnie, farmacja pochodzi z języka greckiego, w którym słowo farmakon oznacza magiczny środek, czyli inaczej lek na różnego rodzaju dolegliwości. Znaczenia słowa farmacja można również doszukiwać się w słowie farmakia. Farmaki, przepraszam, które we wcześniejszym języku egipskim oznaczało dotyczące bezpieczeństwa, ale to właśnie o tym chcę powiedzieć, że to bezpieczeństwo to nie do końca tak jest. Bo greckie słowo farmakeia oznacza trucicielstwo, czary, magia. Słowo farmakon to zaczarowany napój, urok, czary, uroki, gusła lub też słowa farmakos, co oznacza dokładnie tyle, co truciciel, magik, guślarz. I w celu ukrycia tego znaczenia słowa dodano słowo w Grece logos, czyli pierwotnego znaczenia, dodano do tego logos i wyszło dzisiejsze znaczenie, czyli nauka o lekach. Czyli zrobiono jakiś zabieg, żeby to słowo, które jest bardzo negatywne, wiąże się bardzo z negatywnymi przesłaniami, zrobiono pozytywne jego znaczenie. I to słowo farmakeia mamy w kilku miejscach użyte, greckie. Pierwszym jest miejscem Galacjan 5:19-21. Przeczytamy sobie. Przekład poznański, czytam, czyny wywodzące się z ciała są znane, cudzołóstwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, magia, i to słowo tutaj przetłumaczone na magia, to jest to farmakeia, nienawiść, kłótnia, zawiść, gniewy, ambicje, niezgody, rozłamy, zazdrości, pijaństwo i hulanki i tym podobne. Zapowiadam wam, jak to już dawniej czyniłem, że ci, którzy takie czyny popełniają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Czyli co? Ci, którzy uprawiają farmakeję, Królestwa Bożego nie udziedziczą? No ale to ta jest ta ciemna strona tej farmaki, tak? No tu nierozróżnione jest to. Następnym miejscem jest Księga Objawienia, 9 rozdział, 20 i 21 wiersz. Pozostali zaś ludzie, nie zabici przez te plagi, nie zerwali z dziełami swoich rąk, nie zaprzestali też wielbić demonów, ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, ani nie zerwali z zabójstwami, czarami, nierządem i kradzieżą. Tutaj w naszym rozumieniu, że te zabójstwa, czary, nierządy i kradzieże to jest coś oddzielnego od tych wielbieniu demonów przez bożki, złote, srebrne i tak dalej. Ale pomyślmy sobie, czy to nie ma nic wspólnego. Czy właśnie te zabójstwa, czary, nierząd, kradzieża jest skutkiem bałwochwalstwa, ideologii, bałwochwalstwa jako oddawanie czci idolom w różnej formie. Czy to nie są skutki, że są w takich ludziach, w takich społecznościach zabójstwa, farmakeia, bo to czary to farmakeia, nierząd, kradzież? Patrzmy sobie na statystyki w danym kraju i co ten kraj w dużej mierze wyznaje, ci ludzie, jakiego wyznania są. Następny fragment, Objawienia 18, 23, 24.
I światło lampy już w tobie nie zabłyśnie, i głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy, bo twoi kupcy byli możnowładcami tej ziemi, bo swoimi czarami omamione zostały wszystkie narody. W niej znalazła się krew proroków świętych wszystkich zabitych na ziemi. Chodzi o nierządnicę, ale nierządnica, Babilon Wielki, co robi? Czarami farmakeia omamia narody. Jeszcze dwa miejsca są. Objawienie 21:8. A udziałem tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców, jezioro gorące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Ci guślarze to są, bo to jest odmiana tego słowa, to jest farmakos, czyli ktoś, kto właśnie zajmuje, podaje, zaleca jako środek, może być to ziołowy różnego rodzaju, do stosowania. Bardzo skuteczny, bardzo dobrze oddziaływujący. Nawet może być leczący. Jeszcze jeden fragment, objawienie 22:15. Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i w nim żyje. Czyli ten farmakos, guślarz, ten, który zajmuje się farmacją. Który ją propaguje i rozpowszechnia. Bo oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, są te farmakologia, czyli dodane jest ten słowo logos, czyli farmakon, lek, logos, słowo, nauka i w szerokim znaczeniu nauka o działaniu wszystkich substancji chemicznych na organizm, w sensie ściśle medycznym, dotyczy mechanizmu działania leków, bo tak to przekształcono. Ale pamiętacie może, bo mamy 2024 rok, co 4 lata, przez 2 lata było, jaka farmacja była na świecie. Jacy farmakosi byli na świecie, propagujący farmakon, czyli zaczarowany napój eliksir. Bo to jest bardzo dobry przykład tego określenia, tego znaczenia, tego określenia. To, co się działo na świecie. Źródła świeckie podają, że greckie słowo farmakon, od którego wywodzi się słowo farmakologia, to nic innego jak narkotyk. W pewnym sensie mają rację, ale nie można się tylko do tego skupiać, bo narkotyk oczywiście nam się wiąże z jako, może być narkotyk używany do uśmierzenia bólu, ale generalnie narkotyk niesie to przesłanie, że można się od niego uzależnić, czyli polegać na nim. Staje się wtedy narkotyk pewnego rodzaju bóstwem, bo człowiek nie może bez niego żyć, funkcjonować i tak dalej. Ale zobaczmy, jak farmakologia działa dzisiaj, że ludzie myślą, że bez tych kolorowych drażetek
nie mogą funkcjonować. No tak, ale jeden z drugim powie, no ale to ratuje im życie. No właśnie o tym mówię. To jest właśnie pokładanie ufności w kim? To są te czary. Ta nierządnica zwodzi tymi czarami ludzi, żeby nie ufali Stwórcy, który daje życie, który podtrzymuje życie, zaraz o tym przeczytamy, który chce, aby ludzie byli zdrowi i żeby ich nie dosięgały różne choroby, ale pod warunkiem, gdy będą chodzić i słuchać jego głosu. Dlatego ma to wydźwięk z tymi czarami, ten farmakeja ma wydźwięk z tymi czarami, urokami, zaklęciami, jako zaczarowany napój lub w ogóle zaczarowane działanie, cały marketing można by powiedzieć, to ma zaczarować, omamić. Ma odwrócić uwagę, że tam jest ratunek, a nie u Najwyższego. Czyli podsumowując same definicje greckich określeń, farmakon, lekarstwo lub zaczarowany napój, eliksir miłosny, urok, czary, zaklęcia, uroki. Farmakos, lekarz, czyli truciciel, żarłok, czasami mak. Farmakeia, leczenie, czyli zatruwanie, czary, magia.